Nowy Testament. Zagubione owieczki. Chodź, Mario, daj całusa. Nigdy się nie odczepisz, zostaw mnie. Hej, Mario. Zdaje się, że Lemek dziś nie w humorze. A, tak jak wczoraj i przedwczoraj. Twój brat przysyła ci list z Kafarnaum. Jonasz? Nie widziałam go od lat. Co pisze? Skąd mam wiedzieć? Przysłał go do Szymona, uczonego w piśmie. Idź do jego domu. Nic z tego. Wszyscy mnie tam wytykają palcami. Pójdziesz tam z samego rana. Twój braciszek pewnie przysyła ci pieniądze. Co ci do moich pieniędzy? Masz u mnie dług. Ty od miesiąca mi nie płacisz. Nie jestem ci nic winien, ladacznico. Na co się tak gapi? Dotąd myślałam, że jesteś człowiekiem, ale myliłam się. Nie patrz tam, kochanie. W czym mogę pomóc? Mam na imię Maria. Słyszałam, że masz dla mnie list. Od brata z Kafarnaum. Chętnie bym cię zaprosił, ale... Wiem. Grzesznica przecież nie wejdzie do domu człowieka sprawiedliwego. Tak, możesz się obrazić, ale moim obowiązkiem jest chronić mój dom przed nieczystością. Dobrze. Mam tu wiadomość dla Marii. Jonasz z Kafarnaum zawiadamia swoją siostrę Marię z Jerozolim, że... to przykre. Zawiadamia, że umiera. Należy wziąć pod uwagę, że zanim ten list tu dotarł, on pewnie już opuścił ten świat. Kobieto! Przysłał pieniądze? Nie. To ode mnie. Posłuchaj. Masz tu 10 sztuk srebra, pod warunkiem, że postarasz się zacząć nowe życie. Och, dziękuję. Bardzo dziękuję. Co ty wyprawiasz, kobieto? Idź już. Nie możesz się dłużej kręcić w naszej okolicy. Idź. Jonaszu. Co z nim? To już chyba koniec. Jonaszu, posłuchaj mnie. Jezus przybył do miasta. Zaniesiemy cię tam. Nie. Nie zabierajcie mnie do niego. On cię uzdrowi, jeśli mu uwierzysz. Widziałem, jak uzdrawiał innych. Nie chcę, żeby na mnie patrzył. Prowadziłem takie grzeszne życie. Zasłużyłem na śmierć. Jeszcze żyje. Szybko, weźmy go do Jezusa. Umrze, jeśli ruszymy go z łoża. Thank you.
Widzisz go? Nie, ale słyszę jego głos. Posuń się. Przejście? Proszę, zróbcie przejście. Niesiemy umierającego. Chcemy wejść do Jezusa. Tak jak i my wszyscy. Czekajcie w kolejce. Nie bądźcie jak ci ludzie, którzy na pozór są czyści i sprawiedliwi, ale ich serca wypełnia grzech i nieczystość. Wybacz nam, Panie, ale nie było innej drogi. Ach, co oni sobie myślą, no? Wasza wiara jest wielka. Nie. Ufaj, synu. Twoje grzechy są odpuszczone. Ten człowiek to bluźnierca. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Czemu cię dziwią moje słowa? Ja nie. Co jest łatwiejsze? Powiedzieć komuś: twoje grzechy są odpuszczone? Czy może rozkazać: wstań, weź swoje łoże i chodź? Chyba... Trudniej jest przywrócić zdrowie. Tak jest. Aby wam pokazać, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów. Wstań. Weź swoje łoże i chodź. Wyzdrowiał. Patrz, patrz, wstaję. To prawdziwy cud. Przebaczyłeś mój grzech? To dla mnie ważniejsze niż zdrowie i życie. Jonaszu! Samuelu! Dziękuję. Dziękuję wam. Nie zapomnę wam tego do końca życia. Dokąd idziesz? Do Jerozolimy. Muszę znaleźć moją siostrę Marię. Powiem jej, czego Jezus dokonuje. Bóg z tobą, Jonaszu. Zobaczcie, to chyba Jezus i jego uczniowie. Idą w naszą stronę. Mateuszu, czyżby coś cię bardziej interesowało niż widok zarobionych pieniędzy? Ukradzionych pieniędzy. Nie bądź taki porządny. Cóż w tym złego, że celnik weźmie trochę więcej niż się należy? Wszyscy tak robią. Nawet ty oszukiwałeś, zanim stałeś się święty. To nie w porządku. To nieuczciwe. Jeśli tak bardzo cię to gorszy, znajdź sobie inną robotę. Tak, wtedy będzie więcej dla nas. Mateuszu, pójdź za mną. Nie mogę w to uwierzyć. Ach, nigdy nie byłam taka szczęśliwa. I ten człowiek po prostu ci je dał? Tak. Chciał, żebym zaczęła nowe życie. Odchodzę, Tamaro. Co? To moja szansa na to, żeby się stąd wreszcie wyrwać. A co powie Lemek? On nie pozwoli ci stąd odejść. Nie mam zamiaru go prosić o zgodę. Wynajmę człowieka, który zawiezie mnie do małej wioski, daleko stąd. 10 srebrnych monet wystarczy, by to zrobić. Ale Mario... Tamaro nie chce dłużej żyć w ten sposób.
wstydzę się. Czuję się winna. Śmierć brata sprawia, że inaczej patrzę na życie. Nie chcę umierać tak, jak żyłam, jako nierządnica. Choć wiem, do końca życia będę dźwigać moje grzechy. Ale dziś chcę zacząć nowe życie. Czy mogę iść z tobą? O, Tamaro! Spakuj swoje rzeczy i przyjdź tu do mnie wieczorem. Och, Tamaro. Hej! Posłuchajcie mnie przez chwilę. Wiemy, wiemy. Już chyba 100 razy nam to mówiłeś. Ten Jezus jest niezwykły. Musimy go posłuchać. Jezus przyjdzie do mnie wieczorem. Jako przyjaciel zapraszam was. Przyjdziecie do mnie? Wydam taką ucztę, jakiej w życiu nie widzieliście. Dobrze. Przyjdziemy. I co ci mówiłem? Ten Jezus robi z siebie świętego, a zgadza się ucztować w domu poborcy podatków. Nie wierzę, on tam nie przyjdzie. Nie ośmieli się. Czy to was dziwi? Mówię wam, bliski jest czas, gdy umarli powstaną z grobów. Hej, wy! Dlaczego wasz pan, wasz rabi, ucztuje z celnikami, jeżeli jest taki święty? Proszę, wejdź i sam go spytaj. Zaczekaj, on czasem czyta w cudzych myślach. Jest bardzo mądry. Ja tam się go nie boję. Zadałeś bardzo ważne pytanie. I czekam na twoją odpowiedź. Zgodzisz się, że nie potrzebują lekarza zdrowi. Tylko ci, którzy się źle mają. Co masz na myśli? Jestem tu, aby nawracać grzeszników. A nie mogę tego zrobić, gdy mój czas zajmują sprawiedliwi. Mówiłem. Posłuchajcie. Pewna kobieta miała w domu 10 srebrnych monet. Któregoś dnia zobaczyła, że zgubiła jedną monetę. Odnalazła zgubę. Zawołała sąsiadkę, by cieszyć się razem z nią. Tak też radują się aniołowie z jednego grzesznika, który się nawraca. Jesteś pewna, że ten człowiek przyjdzie? Przyjdzie. Jeszcze mu nie zapłaciłam. Nikogo tu nie ma. Widzisz kogoś? Aha.
Jedźmy, zanim Lemek się zorientuje. Nie tak szybko. Połowa teraz i połowa, gdy was dowiozę. A resztę oddaj mnie. Dzięki za współpracę, stary. Ja tylko chciałam zacząć nowe życie. Jak mogłaś być tak głupia? Sądziłaś, że się na to zgodzę? Nie musisz go słuchać, Mario. Same wyruszymy w drogę. Ciekaw jestem, kto wam da uczciwą pracę, ladacznice. Zastanówcie się, radzę wam. Co będziecie jeść? A gdzie spać? Chodź, Mario. Idźcie, idźcie! I tak sobie nie poradzicie! Widzicie? Bez mnie jesteście zgubione. Już po was! Gdy Mateusz opowiedział mi, czego nauczasz, nie uwierzyłem. I nadal nie wierzę, bo... Twierdzisz, panie, że nawet poborcy podatków są cenni dla Boga? Jak to możliwe? Żył kiedyś dobry pasterz, który miał 100 owiec. Pewnego dnia zauważył, że jedna zniknęła. Wtedy zostawił 99 owiec i poszedł szukać zaginionej. Nie ma nadziei, światła promieni, tylko ciemność. Gdy owca od stada oddala się, czy mój pasterz znajdzie mnie tu? Mimo że ponure niebo grzmi, coraz trudniej w burzy iść. Wśród wichury szumu w dali słyszę, jak cichy płacz błądzącej brzmi. Prowadzony wiarą i miłością doń, nie spocznę, aż znajdę ją. Zmęczoną, udręczoną, samotną pośród burz, znajdę ją. Zapanuje radość w niebie, bo owca odnalazła się. Wyciągnij do niego dłoń, on poda ci swą w potrzebie i nie spocznie, aż zgubieni odnajdą się. Ile pozostać mogę tak, gdy pana mojego ciągle brak? Czy nie słyszy moich? Gdzieś głęboko we mnie tkwi wiara, płomień nadziei tli się. Gdzieś pośród deszczu i mgły cichutki słyszę głos tej, co oddaliła się, odmieni się jej los. Znalazłem ją, zapanuje radość w niebie, bo owca odnalazła się. Wyciągnij dłoń, on ci poda swą w potrzebie. Nie spocznie, aż zgubieni odnajdą się. A kiedy odnalazł owcę, wrócił z nią do domu, zaprosił przyjaciół i sąsiadów i powiedział: cieszcie się ze mną, bo odnalazłem owcę, która zaginęła. Jeszcze raz wam mówię, więcej jest radości w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. Odchodzę, Mario. Wracam do Kafarnaum. Przykro mi, że sprawy nie ułożyły się tak, jak chciałeś. Chodź ze mną.
I o naszą proszę. Gdybyś zechciała pójść do Jezusa, wiem, żeby ci pomógł tak samo, jak pomógł mnie. Rozmawialiśmy już o tym. Nikt nie może mi pomóc. Gdybyś spróbowała. Próbowałam. Próbowałam setki razy i mówię ci, nigdy nie zdołam się stąd wyrwać. I już nawet tego nie chcę. Idź, Jonaszu. Nic nie możesz dla mnie zrobić. Idź. Idź! O, witajcie, przyjaciele. Co was sprowadza do Jerozolimy? To rabi Jezus. Słyszałem, że znów do nas przybył. Czy to prawda, co mówią o nim? Że jest niebezpieczny? Nie wiemy, co o nim myśleć. Chcemy cię prosić o radę. I naprawdę powiedział, że ma moc odpuszczać grzechy? To brzmi jak bluźnierstwo, wiem, ale jest w nim coś takiego dobrego? Trudno mi wydać o nim sąd, dopóki z nim nie porozmawiam. A może zaprosicie go do mnie dziś na kolację? Aha. Nie wytrzymam tego dłużej. Nie chce mi się już żyć. O mój Boże, jeśli mnie słyszysz, pozwól mi umrzeć. To prawda, co o nim mówią. Wygląd świadczy o jego mocy. To? Ja? Ja cię znam. Nie możesz tu wchodzić. Jezus? To ty? Panie. On był tak święty, za jakiego się podaje, wiedziałby, kim jest ta kobieta i nie pozwalałby się jej dotykać. Szymonie, chciałbym cię o coś zapytać. Był kiedyś pewien bogacz, który miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 5000 monet, a drugi tylko 50. Mów dalej. Żaden z nich nie oddał mu długu, a bogacz darował obydwu. Powiedz, który dłużnik bardziej go za to miłował? Cóż, myślę, że ten, któremu było więcej darowane. Tak jest. Czy widzisz tę kobietę? Gdy wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi wody do obmycia nóg. A ona obmyła mi stopy swymi łzami i osuszyła je włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona nie przestaje całować stóp moich. Nie namaściłeś mi głowy olejkiem, a ona namaściła moje nogi. I właśnie dlatego jej grzechy, bardzo liczne, są odpuszczone. Dziękuję ci, Panie. Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.